Witam ślicznie w moim serwisie. Dziś bym chciał zaprezentować pierwsze materiały odnośnie tego, jak będzie wyglądał router produkcji czy przerobienia, nie wiem jak to nazwać. Tak wyglądają te urządzenia. Dwie antenki lub jedna antenka w dwóch rewizjach. To jest wersja doświadczalna, testowa. I on się otwiera tak, że się odsuwa pokrywę. Tutaj jest dysk twardy u góry. Procesor RAM, dysk SSD. Dwugigowy, karta Wi-Fi. Port Ethernet 1, port Ethernet 2. Także mamy dwa porty Ethernet. Ten jest WAN-em. 100 MB maksymalnie przepuści, a to jest 1 giga do LAN-u. Za nim ewentualnie switch gigowy i dalej można rozdzielić to na więcej komputerów. Wi-Fi jest w dwóch standardach, albo 2 GHz 54 mega na sekundę maksymalnie, albo droższa wersja, gdzie mamy 2,4 lub 5 GHz. Jedną pasmo musimy wybrać i tam do 300 mega maksymalnie przepustowości. Gdybyśmy potrzebowali więcej niż 100 mega wejścia w nawanie, zakładamy, że mamy internet mocniejszy, nie wiem, 500, 600 mega, to wtedy istnieje możliwość, żeby dokupić sobie interfejs na USB 3.0 z niebieskim końcówką LAN i to jest gigówka. I wtedy to jest tak skonfigurowane, że jak sobie podłączymy go niebieski do niebieskiego, tylko że to są niebieskie, z tyłu są czarne, na to zwracam uwagę, to wtedy ten będzie WAN-em przy uruchomieniu urządzenia od razu, to będzie WAN. Ten będzie dalej LAN-em, a ten będzie teoretycznie nieaktywny. Jest wszystko skonfigurowane w taki sposób, że tylko trzeba włożyć, włączyć, najpierw podłączyć, potem włączyć do prądu i gotowe. Teraz, jak budujemy te urządzenia, jak je buduję? Bardzo długo budowałem listę kompatybilności tych części. Mamy tak, spód. Na spodzie mamy już wyłamany ten bolec. To normalnie było od zasilania, prawda? Tu już mamy przylutowaną, przerobioną końcówkę, żeby podłączyć się pod płytę główną. I teraz poskręcam to szybko na wizji, pokażę jak budujemy te płyty, jak je buduję, jak to jest wszystko konfigurowane i robione. No to co, w pierwszej sytuacji, w pierwszym wariancie w ogóle musimy nalepić sobie naklejki. Teraz będzie łatwiej niż później. I sama maszynka do drukowania etykiet. Już tam WAN-a wydrukowało. I teraz etykietka LAN-u. Dobrze. Jest LAN. Bierzemy nożyczki. Wycinamy. Będziemy z tyłu ładnie obklejać. Od tego zacznę szybko. Hop. Hop. Tak się starać w miarę to równo wyciąć. Tak. Odklejamy już nasz LAN, tu przycinamy też ładnie równo i mamy napis LAN niżej 1000 Mbps. No i to będzie tutaj, w tym miejscu. O! I mamy, że to jest port LAN, żeby nam się nie myliło. Ładnie, tutaj będzie minivana. W tym miejscu, no to tak samo odcinamy
nadwyżkę papieru i już zaraz tak samo odkleją. Dobra, nożyczki mogę też odłożyć. Tutaj jeszcze jest lutowanie, na przykład ten układ jest otwarty, jest przylutowane są kabelki, jest tu założone gniazdo, już pominąłem, to pokazuje jak tu już jest budowane, gdzie już mamy to polutowane. I tutaj naklejamy van. Czy tutaj? Tutaj lepiej będzie. Wydaje mi się, o. Też zakleić ten napis, że to jest niby zasilanie, bo tu już pełę nie mamy. Wiadomo. No i teraz wiadomo, że tu jest van, tu jest LAN. Co dalej? Teraz założymy sobie tutaj śledzia, bo tu nic nie mamy. Znaczy są śledzie czasami też z wyjściem na dodatkowe anteny. Tak to zrobiłem. Anteny są montowane w dwóch wersjach. Zobaczymy jak się przyjmie. Jeszcze jest pomysł, żeby w śledzie wiercić dziury i tu montować porty do wkręcenia antenek. Ale jest też wersja, że antenki już są wbudowane. No dalej, złap się, dobra. Śrubokręcik. I wkręcamy tutaj śrubeczkę. Jest. No, o, i śledź założony tak zwany. To już się porządnie trzyma, do tego używamy specjalnego kleju. W kolorze czarnym jest to ładnie, wszystko tu pasuje i później możemy do tego vanu już normalnie podłączyć przewód. Zdziewiczyłem go, bo jeszcze klej do końca nie wysech. Bez kłopotu możemy tutaj włożyć wtyczkę. To się nie odpada, trzyma bardzo porządnie, mocno. No dobra. Mamy tutaj z tyłu, mamy w tym momencie już z lebrnego śledzia obklejone wszystkie napisy. Teraz o, płyta główna. Płyta główna ta już jest zmodyfikowana. To znaczy jest kość DDR3 2 giga. Obsługuje też 4 giga. Jeśli chodzi o więcej. 2-gigowa pamięć. Dysk twardy SATA, kabelek SATA i dorobiony też przewód tutaj podłączany z zasilaniem dysków SATA. To już jest wszystko ładnie zrobione. Teraz oczywiście pasty wymieniamy pod redatorem między procesorem. Nanówki, z tyłu naklejka gwarancyjna. Wkładamy płytę główną. Do środka skoczyło, aktualnie trwają jeszcze testy szczegółowe i końcówka kompilowania programów. Zamyślę to urządzenie ma mieć w sobie NASA, czyli urządzenie, które może przechować pliki po prostu przez sieć. Ma być routerem internetowym z funkcją Wi-Fi. Także routera innego już nie potrzebujemy, tylko tego. No, chyba że mam jakąś kablówkę czy innego, to musimy mieć ich modem i zaraz za tym to. Mamy mieć tutaj chmurę. Pracujemy nad OnCloud albo NextCloud. Jeszcze zobaczymy co wyjdzie. Tak to będzie normalnie chmura prywatna danych. No,
urządzenie ma być tutaj z wyższych lotów. Teraz tu trzeba zwrócić uwagę, że to ma być czerwony, a czarny od tej, nie? Żeby tego wzroku nie wtyknąć, bo spalimy, prawda, sobie sprzęt. No i wtykamy. Tak, żeby wszystkie piny równo weszło. Jest. Wyginamy sobie kabelek tam do środka, żeby brzydko nie sterczał. Tutaj mamy już Atherosa mocną kartę Wi-Fi założoną. Nie dali tych wkrętek, takich tych tulejek na śrubkę. Trzeba było po prostu wziąć i wykombinować, więc pada to, że druciki mogą być zaciskane do tych kart. Teraz mamy wierzch. U góry mamy już założoną antenę. Ona jest nieobracalna, po prostu się podnosi. To jest wszystko. Tak jest. Mogą być dwie, może być jedna. Mogą być z tyłu. Różne wersje przewiduję. To będzie pierwszy egzemplarz, który będzie też można kupić. Więc teraz, tą sztukę będzie można kupić po prostu z firmą. Zobaczyć, jak jest zbudowana, a potem ją zakupić. Kolejne będą składane bardzo podobnie, natomiast pewnie już poza nagraniem, poza wideo. Poza kamerami. Tutaj kabel układamy w taki sposób. O. I zaginamy go lekko. Wszystko jest przemyślane, jak widać. I tu jest blaszka. Żeby wyjąć go z dysku, trzeba po prostu dziurkę od kratek wcisnąć pokrętą o czymś, żeby go wysunąć. On kliknie teraz i już sam nie wyjdzie. O, już go nie wyjmę, nie? Dobra, kładę równo to ładnie, wyciągam kabel anteny. Jeśli mamy jedną antenę, to zawsze podłączamy ją do main. Nie do aux, tylko do main. To teraz próbuję uczynić. Jest, mogę pokręcić, trzyma się, działa. Dobrze, nie wypada. Teraz całość. Tu ładnie trzeba kabel ułożyć. Pod spód gdzieś tam, żeby te kabelki były jakoś tam ułożone. Zamykamy, zsuwamy i z tyłu skręcamy śrubką w tym miejscu. Gotowe, złożony cały router. Oczywiście jeszcze oprogramowanie, jak mówiłem, to jest największe wyzwanie. I mamy całe urządzenie. Tak to się będzie prezentowało. To jeszcze jest trochę do umycia. Ważne jest to, że w oprogramowaniu do urządzeń, które będą sprzedawane urządzeniami, będzie informacja o numerze. I ten numer w oprogramowaniu musi się pokrywać z tym numerem, z tą naklejką. Dzięki temu wiemy, że program jest oryginalny, dedykowany pod dane urządzenie. Jeśli by był numer inny, a urządzenie inne, no to nie jest ode mnie oryginał, to jest podróbka. Aczkolwiek też będzie wersja zrób to sam i będzie oprogramowanie wypuszczone, podstawowe, które będzie umożliwić taką kompatybilność części, żebyście mogli zbudować sobie sami, gdybyście nie chcieli tego kupować. Projekt jest, był bardzo napięty, chciałem zmieścić się w 400 zł. Zmieszczę się w granicach 500 zł z całym tym zestawem. Mam 450-500 zł w tym przedziale, będą te urządzenia całe gotowe kosztowały. I też w tej granicy około 450 zł będzie koszt zbudowania całego takiego urządzenia z części, jeżeli ktoś będzie chciał. Dyski twarde do 2 TB testowałem, że widzi. Dysk SSD, ten SATA, 2 giga jest w zestawie w terminalu razem z RAM-em 2-gigowym, jak my to kupujemy, i to w zupełności wystarcza.
To jest generalnie potwór. To tak szybko działa, że jestem po prostu w szoku. Jestem po prostu w szoku. Także jest dysk. Jest, prawda, oprogramowanie na OpenWRT, na Luki. A szczegóły, jak to działa, jak to funkcjonuje, też pokażę niebawem, będzie kolejny film, to jest, nazwijmy, taka zajawka. Chciałem po prostu pokazać, że w ogóle te urządzenia powstają, że niedługo będą dostępne, że projekt istnieje i funkcjonuje. Pozdrawiam ślicznie i do usłyszenia niebawem co do tego projektu.